2010 roku w Technikum Leśnym w Rogozińcu powstała szkoła zawodowa operator maszyn leśnych. Zasadnicza szkoła zawodowa trwa 3 lata. W tym roku nastąpiła zmiana, już nie ma zasadniczej szkoły zawodowej, jest szkoła branżowa pierwszego stopnia. Mamy 60 uczniów w klasie branżowej pierwszego stopnia. W pierwszej klasie uczniowie z branżowej szkoły pierwszego stopnia mają praktyki na trenażerze do załadunku drewna. W drugiej klasie na praktykach uczniowie mają możliwość pracy na symulatorze, natomiast w trzeciej klasie idą na staż do pracodawcy. Oprócz tego, że uczymy tutaj pracy na maszynach, zawsze ten pilarz będzie potrzebny. Także tutaj kształcimy również, uczniowie zdobywają uprawnienia na pilarkę spalinową. Oprócz tego, od tego roku szkoła zakupiła konia żelaznego, który służy nam do zrywki drewna i uczniowie również w ramach praktyk mają możliwość pracy na koniu żelaznym. Mamy tam w wyposażeniu 37 pilarek spalinowych. Każdy uczeń ma praktycznie swoją pilarkę. Na wyposażeniu mamy pasy, całe oprzyrządowanie. Zaczynamy pracę zawsze od tego z pilarkami, że udajemy się na warsztat, przygotowujemy te pilarki, ostrzymy i dopiero wtedy udajemy się do lasu. Tym kantem, w ten sposób. To cię łatwiej nie wypadnie ci nigdy. Uczeń naszej trzeciej klasy zawodowej. Na wyposażeniu mamy pas narzędziowy. I mamy trzy tutaj nasze takie rzety. Taśma miernicza. Na taśmie mamy pozaznaczane kolorami różne sortymenty. I na taśmie są wielokrotności tych sortymentów. Tu jest jeden jako czarny, przyjęliśmy, że to jest opał. Zielony papierówka z wyborem 1,85 m. Tu już się pojawia nam wielokrotność opału. Tu wchodzi nam trzeci sortyment, papierówka 2,45 m. Drugim tutaj urządzeniem jest chwytak. Bardzo fajna sprawa. Może Szymon zademonstrujesz, do czego to nam musi być. Dwa zastosowania, tak? Pierwszy do obracenia wałka. Tak. Żeby okrzesać. Tak. No i drugi po prostu, żeby przemieścić dany sortyment. Super. Jeżeli kłoda jest większa od tego, to już ogranicza nam naszą średnicę. Czyli jak coś jest większe od tego, to znaczy, że my już mamy ręcznie tego niedźwig. Ostatnim elementem, jeszcze dwa, jest nasza klupa. Uczniowie już sami dokonują rozkładu, że tak powiem, naszego drewna na sortymenty. Dokonuje pomiaru i wie, czy to jest sortyment z wyborem dla nas cenniejszy, czy zwykły. Dodatkowo uczniowie mają taki niezbędnik, przydatny do pilarki. Oba pilniki, okrągły, płaski, przymiar do ograniczników i klucz. Także oni są, że tak powiem, uniwersalni, wszystko mają przy sobie. Chciałbym tutaj też wspomnieć o naszych kaskach. To jest o tyle dla mnie tutaj bezpieczne jako instruktora pilarzy, że ja mam bezpośredni kontakt z uczniem. Nie tylko z tym, który ścina, ale również z grupą. Czyli moje uwagi słyszy cała grupa, co ja do wszystkich mówię. Przez to, że mamy te słuchawki, on moje uwagi koryguje sobie na bieżąco. Nie musi przerywać swojej pracy. Bierz poprawkę, że za głęboko wjechałeś. Pilnuj się tego. Dobra, słuchaj, głębiej w nie, uformuj za wiatę. Dobra, zabezpiecz klinem. Spójrz na chłopaków, co są na drodze. Można? No to ścinamy. Tak, bardzo dobrze, równasz okratę i jak dosuniesz, puszczasz ładunek. Niech się rozsypie, samo istnie. Tak, ok, dobrze jest, ułożone, można następną partię wziąć. I w ten sposób właśnie prowadzimy szkolenie operatorów żurawi leśnych z systemem bezprzewodowym. Po pewnym czasie instruktor może już opuścić kabinę, kiedy uczeń podstawowe ćwiczenia przerobił z instruktorem. Wtedy samodzielnie zostawia się ucznia już w kabinie. Jest to urządzenie
stosunkowo tanie w eksploatacji, ponieważ jest to napędzane prądem. Lasy Państwowe pokrywają koszt szkolenia tym urządzeniu oraz oczywiście serwisując tą maszynę. Egzamin odbywa się na tym urządzeniu, przyjeżdża komisja Urzędu Dozoru Technicznego. Komisja wtedy stwierdza, czy uczeń nabył te umiejętności, czy może uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu operatora żurawi leśnych. Przechodzą praktycznie szkolenie tutaj w klasie pierwszej i początek klasy drugiej. Następnie właśnie wchodzą już w następny etap szkolenia, czyli na symulator maszyny wielooperacyjnej. Znajdujemy się w sali symulatora maszyn wielooperacyjnych Harvester i Forwarder. Do tej pory mieliśmy problem, jak uczeń szedł do pracodawcy. Wiadomo, godzina pracy, wynajęcie takiej maszyny to już jest koszt kilkuset złotych. I uczniowie nasi mieli na początek problem, żeby opanować joysticki. I tutaj praca na symulatorze eliminuje ten czas. Czyli już są jakby dwa kroki do przodu. Tutaj teraz widać podsumowane wyniki tej planszy. Jako instruktor sam musiałem przejść wszystkie plansze i ustawiłem wynik na poziomie 50 punktów. Tutaj uczeń teraz zrobił 31,1 i tej planszy jakby nie zaliczył. Wszystkie jest jego błędy, ile drzew ciął poprawnie, ile źle. Nasz symulator, tutaj jest możliwość pracy na dwóch maszynach, Harvester i Forwarder. Forwarder jest to maszyna służąca do zrywki drewna. Natomiast Harvester, po polsku moglibyśmy to nazwać kombajn leśny. Czyli zadanie Harvestera jest to ścinka drzewa, okrzesanie jego oraz dokonanie manipulacji, czyli przeżynki. Teraz tutaj Krystian siedzi na symulatorze Forwardera. Ta plansza to jest tor przeszkód i wymaga u niego tutaj zręczności. Ma przejechać między tymi pachołkami, nie dotykając ich, nie unosząc zbyt wysoko żurawia. Przy Forwarderze praktycznie wykorzystujemy dwa joysticki i dwa przyciski, a przy Harvesterze 20 z jednej strony, 20 z drugiej. Także praca na Forwarderze jest zdecydowanie mniej wymagająca. Tego typu symulator jest tylko jeden w Polsce. Chcemy kupić drugi i jest taka możliwość podłączyć to sieciowo i będzie to tak się odbywało, że na jednej planszy będzie tak jak w rzeczywistości, będzie Harvester i Forwarder. Uczniowie będą siebie widzieć, czyli ten, co będzie siedział na Harvesterze, jak pościna i pokłada, to tak ten drugi uczeń będzie się męczył, żeby Forwarderem to pozbierać. Czyli jeszcze bardziej tu będą warunki rzeczywiste przedstawione. Ale strasznie wszystko realistyczne jest. Przejeżdża się po drzewie, wszystko takie turbulencje, wszystko jest. Jak teraz na przykład nie da się już wyjechać w ogóle stąd. Dwa razy w tygodniu mamy praktyki, idą po prostu po trzy osoby i każdy się szkoli na tym. Półtora godziny tak każda osoba spędzi na tym dziennie. Tu ten symulator to już jest, robi wstępną selekcję, bo okazuje się, że do pracy na Harvesterze predyspozycja ma, przypuśćmy, 50% populacji z klasy. I to już on popracuje na symulatorze przy Harvesterze, i on sam stwierdzi, nie, to nie jest dla mnie, ja wolę Forwarder, to jest mniej skomplikowane, ja to sobie tutaj w tym poradzę. Pomalutku, nie to, pomalutku nie denerwuj się, spokojnie, delikatnie. Tak jak ci mówiłem, dwie kłody sobie tam, spokojnie, pomału na lewo. Źle trochę złapałeś, no ale trudno. Pomalutku, spokojnie. Żuraw, wysuwaj dalej tam, tak, wysuw. Pomalutku, nie takie gwałtowne, schowaj zawsze, tłumaczyłem ci, schowaj. Żuraw, spokojnie, pomalutku, bez gwałtownych ruchów, bo wtedy podrywasz żuraw, wtedy się niszczy tu podstawa. Na dół opuszczaj, tak. I postaw sobie go na środek, jak dobrze. Dobra. I opuść sobie. Już wcześniej byli chłopaki latem, już po tygodniu był każdy, nie? No i tylko dzisiaj był. Taki chłopak będzie chciał robić, to będą ludzie z nim. Trochę się stresował tutaj, nie? Ja tak samo, no ale... Praca
operatora maszyn leśnych, czy to harwestera, czy forwardera, nie należy do lekkich i łatwych. Nie każdy się na taki fakt może pisać i też się nie każdy nadaje. Wielu myślało, że zostanie operatorami harwestera, ale jednak ich zdolności manualne i psychofizyczne okazały się, że nie są wystarczające na to, żeby podjąć tak trudną i niebezpieczną pracę. Muszą zważyć na to, jaki sortyment jest pozyskiwany i jak najlepiej wybrać cenny sortyment z jednego ściętego drzewa. Po prostu manipulacja musi być i skupienie na każdym kroku, a do tego jeszcze musi uważać na swoje bezpieczeństwo, na ukształtowanie terenu, na przeszkody, jakie są jeszcze drzewa, które pozostawiamy w lesie. Musi przede wszystkim pamiętać o tym, że po nim będzie następny ciąg technologiczny pozyskania, czyli zrywka. I ta zrywka jest wtedy dobra, jeżeli dobrze jest operator przeszkolony i umie przygotować te drewno do zrywki. Sama płynność pracy, umiejętność wykorzystania jej pełnego potencjału przychodzi po 2-3 latach faktycznie już ciągłej pracy na tej maszynie. Tylko ekonomicznie naprawdę operator jest dobry, nie psuje maszyny i nie robi pewnych rzeczy na siłę wtedy, jeżeli ma już te doświadczenie kilkuletnie i styka się też z różnymi problemami na co dzień. No to są moje początki nauki, więc długo nie jestem, ale bardzo mi się podoba. No jest to największa maszyna w okolicy, naprawdę ma moc i pokazuje, na co ją stać. Jedna z większych maszyn pracujących w Polsce. Mam zamiar jechać do Czech po szkole, bo szkoła umożliwia wyjazd na rok nauki do innej szkoły w Czechach. Wszyscy się kiedyś uczyli, mnie też tak samo uczyli, także myślę, że to jest wyciągnie jak najlepsze wnioski z tego, co tutaj ze mną będzie przebywał, co będzie pracował. Także myślę, że to czas w ogóle nie jest zmarnowany. Powiem, że ten chłopak jest naprawdę dobry i będą z niego jeszcze dobry operator będzie w przyszłości.